Siemano wam, tutaj Popas w kolejnym materiale i w tym materiale porozmawiamy sobie o kolejnym bohaterze mojej gry, mojej ulubionej gry RPG strategii / multiplayerowi, czyli League of Legends, a postać ta ma na imię Teemo. Teemo to jest postać pół AD tak naprawdę, ponieważ nie ma wszystkich przeliczników pod AD, aczkolwiek no jest dosyć silnym bohaterem. Jego ataki to trutka z, to jest chyba łodygi albo patyka, wzmocnienie tej trutki z podwu, wzmocnienie, przyspieszenie chodu spod E, no i mój najlepszy, najukochańszy atak Teemo, który posiada, to są grzybki halucynki. Grzybkami można obstawić całą mapę. Osobić tak naprawdę z każdego miejsca, każdego wroga. No i taką bierną umiejętnością, o której bierną, niebierną, ale umiejętnością, o której dużo osób nie wie, to jest umiejętność, kiedy Teemo stoi i się nie rusza przez długi czas. Jeżeli się nie ruszy przez ten długi czas, to znika i go nie widać. Tak samo jego grzybki, więc dosyć fajna, skuteczna, dodatkowa umiejętność zaskoczenia, można kogoś załatwić, stojąc na przykład w jego bazie, znikniemy, nikt nas nie zauważy, więc to jest fajne. Oczywiście są itemy, które wspomogą to, żeby go móc zauważyć, ale nieczęsto ludzie je kupują i Teemo nadal jest niewidzialny. Więc Teemo to potężny zawodnik, którego naprawdę należy się bać, obawiać i czuwać, czy nie stoi nam na przykład za plecami albo przed oczyma naszej postaci. Już tak parę razy miałem, więc jeżeli chodzi o Teemo, to by było na tyle. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. W kolejnych materiałach będzie Draven, będzie Nami i Gnar może, a może nawet na pewno. Więc do zobaczenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się i see ya!